To jest ten próg wiary, bo tutaj musisz przyjąć to, że Bóg jest naprawdę miłością i skoro On pozwala na to, że jest cierpienie w moim życiu, to nie dlatego, że jest sadystą, że mnie nie kocha, tylko dlatego, że w jakiś tajemniczy sposób to przejście przez cierpienie jest w moim życiu konieczne. Ale jak ja w ogóle mogę przejść przez to cierpienie? Ten jeden niuansik. Przejdę z Tobą. I to Ci mówi Maryja, i to Ci mówi sam Jezus Chrystus. Córka, jestem z Tobą, nie lękaj się. Nie tak, że córko moja kochana, ja Cię tak kocham, że Ci wszystko, co trudne, zabiorę. Bóg mówi, będzie ciężko, to jest Ewangelia. Ale w tym ciężko ja będę z Tobą. I po tym wszystkim, co przejdziemy razem, jest niebo. Także pamiętaj o tym, że wszystko to, co ciężko, to kiedyś przeminie. To naprawdę minie. Cokolwiek to ciężko jest, z czym Ty się zmagasz teraz, co jest Twoją ciemnością teraz, co jest Twoim cierpieniem teraz, to wszystko ma określony czas. Krótki czas. Wytrwaj, idź ze mną, potem mamy niebo. Ja naprawdę w to wierzę, że tak jest, że na każdą chwilę są przygotowane szczególne łaski dla nas. Także uwrażliwiam Was na to, że to jest czas szczególnej łaski. I ja wierzę, że Pan Bóg przygotował coś dla każdej z nas szczególnego, że będzie jakieś słowo, zdanie, jakiś obraz, jakaś historia, którą Ty masz z tego spotkania wynieść i ponosić ją w sercu, tak jak Maryja nosiła, wiecie, cokolwiek ona usłyszała, my niewiele wiemy o Maryi, prawda, ale wiemy, że ona miała w sobie to nosicielstwo szczególne, że jak ona coś usłyszała, to ona to nosiła w sobie, nie, że Maryja nosiła w sercu. Ja bym powiedziała, że to znaczy trochę też to, że ona nie wszystko od razu rozumiała, ale ona zapamiętywała pewne poruszenia serca, pewne słowa, pewne wiadomości, które usłyszała, i je nosiła w sercu, pozwalała, żeby one w niej pracowały. Więc proszę Was, żebyście miały taką wrażliwość podczas tego spotkania, żeby zwracać uwagę na poruszenia serca. Jak Was coś poruszy pozytywnie albo negatywnie, zwróćcie na to uwagę. I jak to będzie mocne poruszenie, to nawet nie musicie słuchać dalej. Ok? Czuwaj. To jest wasze, to nie moje. Ja tutaj tylko cytuję. Czuwaj na te poruszenia serca. Bądź wrażliwa, uważna na poruszenie serca. Nie wiem, czy słyszałeście kiedyś taką historię. To jest autentyczna historia, tylko ja nie wiem, gdzie się wydarzyła. Była susza w jakimś miejscu. Długo, długo nie było deszczu. Ksiądz z parafii zarządza, słuchajcie, musimy zrobić jakieś specjalne nabożeństwo, będziemy prosić o deszcz. Przyjdźcie na 18. Ludzie przyszli. On wychodzi, patrzy na ludzi zgromadzonych w kościele i mówi, nic z tego nie będzie. Wiecie dlaczego? Nikt nie miał parasola. Nikt nie miał parasola. Jak wygląda wasza relacja z Panem Bogiem, wasze mówienie Mu o różnych sprawach, wasze proszenie Go o różne rzeczy? Proszę Go o deszcz, idziecie z parasolem na tą modlitwę? Jak wygląda Jego odpowiedź? Czy On odpowiada na wasze modlitwy? Jakie jest doświadczenie? Jakie jest wasze doświadczenie Boga? Czy Bóg w waszym doświadczeniu jest Bogiem milczącym? Bogiem nieobecnym? Może tak jak wasz tata, który jest mało obecny w waszym życiu i wydaje się być mało zainteresowany i na pewno mało wrażliwy na wasze potrzeby i mało słuchający? Mam nadzieję, że macie inne doświadczenie taty, ale generalnie jest to duże zjawisko dzisiaj, że ci ojcowie są po prostu nieobecni. Może nawet jest obecny ciałem, ale nie jest obecny tak, że ty wiesz, że on cię widzi, czuje, słucha, kocha. I może masz takie samo doświadczenie Pana Boga. Może na zasadzie przeniesienia, nie? Że on wcale taki nie jest, ten Pan Bóg w twoim życiu, ale już tak przenosisz ten obraz taty biologicznego na obraz Ojca Niebieskiego, że on też się staje takim wielkim nieobecnym. Ale może Pan Bóg, którego ty spotykasz na modlitwie, jest innym. Może rzeczywiście odpowiada. Wszystko, o co w modlitwie prosicie,
stanie się wam. Tylko przyjdźcie z parasolami. Czyli w oryginale jest napisane, tylko wierzcie, że otrzymacie. Jest to jeden z tych fragmentów Pisma Świętego, które myślę, że każdy z nas przyjęło po prostu przez wiarę. My żeśmy temu Panu Bogu uwierzyli i przyjmujemy, że wszystko to, co On powiedział, wszystko, co jest w Piśmie Świętym, że tak po prostu jest. Ale spróbuj ty to wytłumaczyć komuś, kto wcale nie wierzy. Kto ma problemy z Panem Bogiem, albo w ogóle jest gdzieś poza. I nagle usłyszy taki fragment z Pisma Świętego. Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam. Tylko wierzcie, że otrzymacie. Czy to jest wasze doświadczenie modlitwy? Czy podpisalibyście się pod tym zdaniem Ewangelii? Tak, amen. Jestem w stanie umrzeć, oddać życie za to słowo Ewangelii. To jest moje życie na zaświadczenie tego fragmentu. O cokolwiek Pana Boga poprosiłam na modlitwie, stało się mi. Moje doświadczenie życiowe jest takie, że nie wszystko. Kiedyś usłyszałam to sformułowanie w takich trzech określeniach, że Pan Bóg odpowiada na modlitwy na trzy sposoby. I moje życie potwierdza to ujęcie w słowa. Pierwsza odpowiedź Pana Boga na nasze modlitwy to jest: tak, nie ma problemu i daję. Druga odpowiedź Pana Boga na nasze modlitwy to jest: yes, of course, natürlich, ale jeszcze nie teraz. Nie, czyli kwestia wytrwałości, żebyś ty po prostu modlił się dalej. I to nie chodzi o to, że Pan Bóg jest takim miłośnikiem umęczenia, że On chce cię tak umęczyć, żebyś tego tak prosił i tak przychodził, tak się płaszczył przed Nim i tak proszę i jakieś sposoby stosował na Niego, jak Go podejść, żeby On cię w końcu wysłuchał. Ale kto jak kto, ale wy powinniście wiedzieć, jak ważna jest droga. Nie tylko dojście do celu, droga jest ważna. Jakie to było ważne, że my dzisiaj szłyśmy razem w naszym ognisku, że mogłyśmy rozmawiać po drodze, poznawać się. To było naprawdę ważne. Droga jest ważna. I Pan Bóg dlatego wie, że nie może nam odebrać tej drogi, bo droga jest naszym procesem dorastania, dojrzewania, poznawania siebie, Boga, siebie nawzajem, życia. Droga jest super ważna, więc o niektóre rzeczy trzeba prosić dłużej. Bo Pan Bóg nie chce zabierać łask związanych z drogą. Na trzecia odpowiedź Pana Boga na naszą prośbę będzie jaka? Mam dla Ciebie coś lepszego. Kto to powiedział? No, widzę, że masz już niezłe doświadczenie z Panem Bogiem. Porozmawialiście sobie nieraz. Mam dla Ciebie coś lepszego. No i ktoś inny by powiedział, ktoś, kto ma problemy z Panem Bogiem, ktoś inny by powiedział, że to jest odpowiedź nie. My to takim językiem miłości mówimy, że Pan Bóg nam mówi, mam dla Ciebie coś lepszego, ale to tak naprawdę znaczy nie. No i teraz pytanie. Jak to jest, że może i większość z nas tutaj nie będzie miała z tym problemu, albo damy radę, nie? Pan Bóg powie ci nie, albo powie ci, mam dla ciebie coś lepszego i ty, zajmie ci to może trochę czasu, ale powiesz, okej, dobra, nie muszę mieć tej sukienki, nie muszę mieć tego chłopaka, nie muszę dostać się na te studia, dobra, trudno, zgadzam się, jeżeli ty mówisz, że tak ma być, okej. Może nam to zajmie trochę czasu, ale w końcu to przyjmiemy. No ale jak to jest, że do Pisma Świętego każdy ma dostęp, nie? I właśnie ktoś, kto nie ma wiary, czyta ten fragment. Wszystko się wam stanie, o co prosicie. No i się nie staje. I co? Jaki obraz Pana Boga ten ktoś ma? Słuchajcie, ja nie wiem, czy jestem w stanie tutaj dojść do jakiegoś wniosku takiego, który by zamknął temat, ale jedno tak chodzi za mną. Jak ja niesamowicie Panu Bogu dziękuję za wiarę. Ja nic nie zrobiłam, żeby mieć wiarę. Nic. Po prostu od, jak to się mówi po angielsku, cradle Catholic, tak? Większość z was pewnie jest cradle Catholic, że po prostu, żeście się urodzili w rodzinie katolickiej, wiara została wam przekazana i wy
w jakiś cudowny sposób, żeście to przyjęły jako swoje, że nie tylko, że rodzice wierzą, no to ja też, ale już, to już jest wasza decyzja, nikt was nie zmusza, żeby być w skautach chrześcijańskiej organizacji, czyli jakoś wierzycie, opowiadacie się za Panem Bogiem, chcecie Pana Boga. Tutaj też nikt nie sprawdzał obecności, listy obecności. Mam nadzieję, że nie. Chociaż brat Szymon stoi przy drzwiach, ja nie wiem. No więc zobaczcie, jak ja spotykam się z kimś, kto nie ma wiary, i ja nie jestem w stanie mu wytłumaczyć Ewangelii, nie jestem w stanie wytłumaczyć mu Chrystusa, nie jestem w stanie wytłumaczyć mu miłości Boga i tego, jak Pan Bóg odpowiada, jak nas prowadzi, że wcale nie zabiera nam trudności. Po prostu nie, to jest nie do przejścia. Bez tego czegoś, co my nazywamy wiarą, Ewangelia jest nie do przyjęcia, życie chrześcijańskie jest nie do przeżycia i w pierwszym lepszym momencie kryzysu ludzie się wycofują. Zobaczcie, COVID. Jak się COVID zaczął, to ja sobie myślałam, jejku, ludzie się zaczną modlić. Ludzie zaczną wierzyć. Będą mieli dużo czasu, będą czytać Biblię. Co się okazało, że po COVID-zie ileś tam procent nie wróciło do kościoła w ogóle. Nie? Bo się okazało, że można bez kościoła żyć. No, bo przestali chodzić do kościoła, no bo nie można było. No i już przestali, nie? Bo można. Okazało się, że to wcale żaden piorun na nich nie spadł. No ale my ciągle jesteśmy. Dlaczego my ciągle jesteśmy? Bo jesteśmy lepsze? Jesteśmy przewodniczki? Jesteśmy lepsze. Oczywiście, że nie wiecie dobrze, że nie. Każdy z was w sercu czuje, że guzik z tego bycia lepszym, że wcale nie jestem lepsza. Więc Boże mój, my naprawdę wszystkie tutaj na kolanach powinniśmy chyba chodzić po tej pielgrzymce, dziękując za wiarę, że każda z nas ją dostała za darmo. Maryja, zobaczcie, niepokalanie poczęta, też nic nie zrobiła. Po prostu Pan Bóg powiedział, okej, Tobie daję ten dar. I ona go przyjęła i jak widzimy jej życie, ona całe życie była po prostu pokornie wdzięczna. Ta jedyna pieśń, która wyśpiewała, to jest pieśń wdzięczności, Magnificat, prawda? Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Jejku, ależ On mnie uczynił wielkie rzeczy, ale On jest niesamowity. I to wszystko na inne święte słowa przełożone, to jest Magnificat, nie? Dzięki, dzięki, dzięki. Ojejku, ale dzięki. Ale mi się udało. Ale ja jestem szczęściara. To jest Magnificat. Ona jest tak wdzięczna, bo ona wie, że dostała wiele za nic. Ona nie zasłużyła w żaden sposób na to niepokalane poczęcie. Czym ty zasłużyłaś na to, żeby mieć wiarę? Nic, nic nie zrobiłaś. Czym zasłużyłaś na to, żeby być w skautach? Pojawili się jakoś na twojej drodze, w drodze twojego życia. No pewnie, że była jakaś twoja decyzja, jakaś wytrwałość, ale to są wszystko dary darmowe. Boże, jak my ci dziękujemy. Więc to chyba taka pierwsza myśl, którą chciałam, żebyśmy wynieśli z tego, żeby docenić, jak wiele zostało nam dane. Ten dar tej wspólnoty. Zobaczmy cię, wspólnotę młodych ludzi, którzy wierzą tak samo jak wy. Te spotkanie, które tutaj przeżywamy, jest wokół tych słów przewodniczka wiary i myślimy o Maryi, że ona nam przewodzi w wierze. Czyli jakoś patrzymy na nią jako wzór przeżywania wiary. Czego my się możemy od niej uczyć? I jak się w ogóle od niej uczyć? I jak to przeżywać, że ona gdzieś idzie przed nami, a my za nią? I żeby to przeżywać w taki sposób, żeby jak najwięcej z tego skorzystać, ale żeby to nie było przybijające. Bo nie wiem, jak wy patrzycie na wzory. Wzory, które są wam stawiane, albo wzory, które ktoś, kogo obieracie sobie za wzór. Czy to was dobija, jak patrzycie na ten wzór, czy was motywuje? Czy wam skrzydeł dodaje? Bo może być takie podejście do wzoru jakiegoś, że to będzie tylko przygnębiające, bo ty patrzysz na ten wzór i wiesz, że ty taka nie jesteś, próbujesz, nie dajesz rady i masz już potąd próbowania i myślisz sobie, ja taka nigdy nie będę, nie da rady. Patrzysz na Maryję, no pomijając to, że niepokalanie poczęta, to nigdy nie będziesz, ale nawet tak iść za Chrystusem, tak przyjmować wszystko, co Pan Bóg daje, z taką
z taką otwartością i właśnie takim, że okej, przyjmuję to, nie rozumiem, przyjmuję, noszę w sercu, kiedyś zrozumiem, cokolwiek się dzieje, mordują mi syna, okej, dobrze, widocznie tak ma być, nie rozumiem, przyjmuję, stoję pod tym krzyżem, nie rozpaczam. To jest niesamowite, nie? Że Pismo Święte mówi, że ona stała pod krzyżem. Mordują ci dziecko, a ty stoisz. Przecież to pierwsza rzecz, która się dzieje, jak ci krzywdzą kogoś bliskiego, to się pod tobą kolana uginają, jak ty jesteś bezradna wobec tego. A ona stała. Dlatego, że była niewrażliwa zupełnie. Ona tak bardzo wierzyła w sensowność tego, co się dzieje. Nie sądzę, żeby wszystko rozumiała, ale wierzyła, ufała. No jest dobrze, więc mamy Maryję jako tą, która nas uczy, jak przeżywać wiarę, jak rzeczywiście żyć z Bogiem i przyjmować to, co Pan Bóg nam daje z wiarą. Nawet jak nie odpowiada na nasze modlitwy, nawet jak nie dzieje się tak, jak chcemy, ale żeby z wiarą to przeżywać. No i potem zaczyna się twoja wędrówka, twoje życie, twoja modlitwa, twoje relacje w domu, twoje relacje między rówieśnikami, twoje przyjmowanie różnych wydarzeń w życiu. Im dalej w las, tym ciemniej, bo zaczną się przed wami schody coraz większe, bo będą kolejne szkoły, kolejne studia. Wysyłasz CV do 20 miejsc, 30 miejsc, 50 miejsc, 100 miejsc. Wszędzie zero odpowiedzi. Nie masz pracy, nigdzie cię nie chcą. Zaczynasz wątpić w siebie w ogóle. Modlisz się pompejanka za pompejanką. Nic. I jak to przeżywać? Cały czas mając Maryję za wzór wiary. Za tą przewodniczkę w wierze. Przewodniczka, czyli idziemy za nią. Nie, ona nam przewodzi, ona pokazuje, jak wierzyć. Bardzo mi się podoba relacja z Maryją, jaką miała Faustyna. I Faustyna z Maryją rozmawia tak bardzo szczerze, jak ty byś rozmawiała ze swoją mamą, jeżeli masz dobrą relację ze swoją mamą. I jak cierpi, to mówi jej: Maryjo, hej, nie widzisz, że cierpię? A Maryja jej odpowiada: córka, widzę, że cierpisz. Okej, ja parafrazuję, ale one rozmawiały 100 lat temu i to tak jak jest zapisane w dzienniczku, to czasami jest taki nie nasz język, więc tłumaczę to na XXI wiek. Hej, mamo, nie widzisz, że cierpię? Widzę, córka, że cierpisz. Jestem z tobą w tym. Przejdę z tobą przez to cierpienie. Naprawdę wiem, że cierpisz. Ale ja jestem z tobą. Córka kochana, jestem z tobą. I będziesz jeszcze cierpieć. Ja ci tego odebrać nie mogę, ale ja będę szła z tobą przez to, wiesz? Więc bądź silna, pamiętaj, że jestem z tobą i idziemy razem. I to jest ten próg wiary, przez który osoba, która, no właśnie, nie ma wiary, ona nie jest w stanie przejść. Bo tutaj musisz przyjąć to, że kurczę, ten Bóg jest naprawdę miłością i skoro On pozwala na to, że jest cierpienie w moim życiu, to nie dlatego, że jest sadystą, że mnie nie kocha, tylko dlatego, że w jakiś tajemniczy sposób to przejście przez cierpienie jest w moim życiu konieczne. Ale jak ja w ogóle mogę przejść przez to cierpienie? Ten jeden niuansik. Przejdę z tobą. I to ci mówi Maryja. I to ci mówi sam Jezus Chrystus. Gdzie w dzienniczku najczęściej powtarzające się zdanie, dialog między Faustyną a Jezusem, nie wiem, czy wiecie, jaki jest. To jest tak, Jezus patrzy na Faustynę, widzi, w jakim stanie ona jest i jej mówi: nie lękaj się, ja jestem z tobą. Potem znowu coś się dzieje, Jezus patrzy na tą Faustynę, czy Jezus patrzy na tą Zosię, Anię, Kasię, Marysię, patrzy na ciebie i mówi: córka, jestem z tobą, nie lękaj się. I przychodzi kolejna sytuacja i on mówi: ej, córka, jestem z tobą, nie lękaj się. I zobaczcie, i to jest ta sama odpowiedź jego i Maryi, nie? Że nie tak, że córko moja kochana, ja cię tak kocham, że ci wszystko, co trudne, zabiorę. Nic cię nie będzie bolało, będziesz na tabletkach przeciwbólowych i antydepresantach i przejdziesz śpiewająco. Nic z tego. Bóg mówi: będzie ciężko, będzie ciężko, będzie ciężko. To jest Ewangelia. Ale w tym ciężko ja będę z tobą, będę z tobą, będę z tobą. I po tym wszystkim, co przejdziemy razem,
jest niebo. Także pamiętaj o tym, że wszystko to, co ciężko, 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 to kiedyś przeminie. To naprawdę minie. Cokolwiek to ciężko jest, z czym ty się zmagasz teraz, co jest twoją ciemnością teraz, co jest twoim cierpieniem teraz, to wszystko ma określony czas. Krótki czas. Wytrwaj, idź ze mną. Potem mamy niebo. Na długi czas. Ale widzicie, do tego wszystkiego jest potrzebna wiara. To jest konieczne, żeby gdzieś uwierzyć, że ten Pan Bóg, który nie zabiera cierpienia, właśnie dopuszcza cierpienie. Ten Pan Bóg, który nie ułatwia ci życia tak, jakbyś chciała, żeby ci ułatwił. Nie daje się dotknąć, poznać tak, jak ty tęsknisz za tym, że ciągle masz te braki miłości, takie niedokochanie, wieczne niedokochanie, niedocenienie, które każda z nas nosi w sobie, że ciągle nie czujesz się do końca i kochana, i wartościowa, i no i on mógłby to zrobić, żeby tak cię dotknął takim swoim świętym palcem miłosiernym i w jednej chwili by były twoje oczy uleczone, że twoje patrzenie na siebie by było uleczone, że przestałabyś, wiesz, widzieć w sobie tylko wszystko to, co brzydkie i nieudane, tylko zaczęłabyś na siebie patrzeć tak, jak on patrzy. Zgodzić się na to, że będę cierpieć, że nie będę idealna, że nie zasłużę na tą miłość, że kurczę, zgodzić się na taki ułomny, niefajny plan na moje życie. Nie taki, jakbym sobie wymarzyła, nie taki, jakbym sobie wyśniła, nie ze scenariusza książkowego czy filmowego, zupełnie nie. Naprawdę inny. I przyjąć to z wiarą, że to ma sens, że Pan Bóg w tym jest, że to ma głęboki sens. Słuchajcie, nie wiem, czy ktoś wam kiedyś tłumaczył, ale jak jest zwiastowanie anioła, cały ten scenariusz inny niż jej scenariusz na życie. Cały ten scenariusz jest jej przedstawiany i ona na końcu wypowiada to właśnie to, amen, niech mi się stanie według słowa Twego. I my tak często to powtarzamy w Kościele, niech mi się stanie według słowa Twego i w ogóle takie, niech mi się stanie, no jak to brzmi? No to brzmi, dla mnie to brzmi tak. Okej. Okay. No niech mi się stanie. No jak już musi się stać, no to niech mi się stanie. No ale przecież gdzieś przeczuwamy, że to nie może być jej odpowiedź, nie? No to co ona powiedziała? Jakby zajrzeć do oryginalnego tekstu, to można by przetłumaczyć to na te słowa amen, alleluja, alleluja, alleluja. Ależ super, jak ja się cieszę, że oby mi się tylko tak stało. Oby mi się tylko tak stało, jak ty chcesz. Nie tak, jak ja sobie wymyśliłam moje życie, ale oby mi się tak stało, jak ty wymarzyłeś. Nie tak, jak ja sobie wymarzyłam. I to jest chyba szczyt wiary w każdej sytuacji naszego życia. Cokolwiek się dzieje, żeby z takim entuzjazmem, radością do tego podchodzić, że nie jest tak, jak chciałam. Nie, to nie jest tak, jak sobie wymarzyłam, ale Jezu, ja naprawdę wierzę, że to jest tak, jak ty sobie wymyśliłeś. I ja to przyjmuję nie tylko spokojem, z pokorą, ze zdaniem się, no ojej, no dobra, trudno, tylko z entuzjazmem, z radością. Oby mi się tak stało, jak ty zaplanowałeś. Przewodniczka w wierze. Ta, która idzie przed nami, a my idziemy za nią. I wiecie, jakie to jest pocieszające. Nie wiem, czy doświadczyłyście już tego kiedyś, będąc w Kościele, takiej pokornej radości, że ty za kimś idziesz. Jest taki obraz, wspaniały obraz, który, no, nie wiem, czy akurat tutaj super idealnie pasuje, ale powiem wam, bo jest genialny, bardzo go lubię. Znacie takie polowania, co ludzie na koniach jadą i mają psy i tam, nie wiem, na przykład na co polują? Na zające, na jelenia. Tak? Takie mniej więcej. Zwierzęta są, tak. I jest mnóstwo tych psów. I jak to wygląda? To wygląda tak, że te psy mają wyniuchać tego zwierzaka, nie? Gdzieś go tam zobaczyć, wywąchać i zobaczyć wtedy. I one wtedy zaczynają, ten pies, tudzież psy, ale najczęściej to jest jakiś jeden, tam może dwa, zaczynają szczekać, one zaczynają tam biec i za nimi reszta psów, a potem konie i jeźdźcy na koniach, nie? I wielokrotnie w naszym życiu ta sytuacja się powtarza, że jest ktoś, kto staje się takim przewodnikiem dla nas, ktoś, kto zobaczył Jezusa, ktoś, kto go wyniuchał.
że gdzieś on tam jest, nie? I on zaczyna, on to jak doświadczył, zobaczył i on zaczyna o tym mówić w taki sposób, że ty wiesz, że on miał naprawdę realne spotkanie z nim. Tak głośno szczeka, że naprawdę wie, że tam musiało być prawdziwe zwierzę, nie? Tam musiało być prawdziwe spotkanie, on musiał coś zobaczyć, przeżyć. No więc za nim cała reszta psów leci i cała reszta jeźdźców, nie? Ale tylko ten jeden pies, tudzież dwa, miały to spotkanie, to widzenie i wiedzą, za czym biegną. I czasami jest tak w naszym życiu, że to ty jesteś właśnie tym psem, który wyniuchał, a czasami jesteś tylko jednym z psów, które biegną za, albo jeszcze dalej tym jeźdźcem na koniu, który gdzieś tam uwierzył temu z przodu, że on tam gdzieś kogoś zobaczył i doświadczył i biegniesz za nim. Ale sił starczy ci tylko na tyle, na ile. Zależy, jak długo trzeba będzie biec. Musi przyjść ten moment, że to już nie ty wierzysz temu pierwszemu psu, który szczeka, tylko że ty też zobaczysz tego jelenia czy zająca. To musi się stać twoje osobiste doświadczenie. Bo biec za kimś, wierząc, że on kogoś zobaczył, to ci starczy sił. Dzień, dwa, miesiąc. Masz jakiegoś tam swojego idola w internecie, brata Szymona. I on mówi, módlcie się, no to się modlę. Ale nic nie daje, nic nie daje. Ale on mówi ciągle, módl się, no to się modlę. No ale ile dasz radę? Miesiąc, dwa, rok może? I potem pomyślisz, że coś ten brat Szymon chyba tam cię oczarował w tym internecie i nie za bardzo to działa. Chyba, że to się stanie twoim osobistym doświadczeniem. I ty zaczniesz szczekać. Widziałam Jezusa. Nie, ale czujecie, o co chodzi, nie? Że to cały czas, wszystko, co mówię, dwa wnioski. Osobiste doświadczenie, osobiste to ma być mój Bóg, moje spotkanie z Bogiem. Zaczęło się wszystko darmowo, dane mi od wiary, na którą nie zasłużyłam. Super, nieidealna, idę przez życie, ale idę za Nim. I szukam tego osobistego spotkania z Nim, żeby to był mój Bóg, a nie Bóg moich przewodników. Ale nawet jak on się stanie moim Bogiem, to i tak to nie jest tak, że ja muszę być tą idealną, która będę prowadzić innych. To i tak ja ciągle będę szła za Maryją, a za Maryją będzie szło 1500 świętych i ja jeszcze za nimi tam daleko. I spokojnie, jestem w wielkiej procesji ludzi, którzy doświadczyli Boga, spotkali Boga, byli przemienieni przez Boga. Nie idziesz sama. Całe niebo z tobą idzie. To musisz walczyć i niejednokrotnie będzie się działo tak, że ty będziesz to przeżywać, że jestem sama w tej walce, że nikt mi nie pomaga. Ale to jest tylko odczucie, a nie prawda. I po to trzeba wiary, żeby wierzyć, że okej, moje emocje mi podpowiadają, jestem w tym sama, nikt mi nie pomaga, nie mam łaski, nie mam darów, nie dam rady. To są emocje, które ci podpowiadają, ten scenariusz taki czarny. A wiara ci podpowiada, Jezus mi powiedział, ja będę z tobą, jestem z tobą. Jestem z tobą, będę z tobą. Maryja mi mówi, córka, będzie ciężko, ale ja jestem z tobą. Słówko zachęty do tego, aby rozmawiać o rzeczach trudnych, aby mieć odwagę mówić o tym, co nawet czego sami do końca nawet jakoś nie rozumiemy. Dziś widzę błogosławione owoce tego, że powiedziałam o rzeczach, których sama do końca nie rozumiem. I powiedziałam, że jej do końca nie rozumiem, że nie potrafię wyjaśnić, że nie wszystko wierzę w tym, co Jezus powiedział w Ewangelii, że to nie wszystko jest dla mnie jasne, oczywiste i że nie wszystko potrafię wytłumaczyć i że rzeczywiście, że praktyka życia, niektóre prawdy ewangeliczne, no, może stawiać pod znakiem zapytania. A to, że ja wybieram, żeby wierzyć, że to słowo z Ewangelii jest prawdziwe, to nie zawsze dlatego, że ja mam jasne, oczywiste pokrycie tego w swoim życiu. To jest mój wybór, że ja wybieram wierzyć w to, że każde jedno pojedyncze słowo w Ewangelii jest prawdziwe. I że nawet jeżeli Jezus mówi o rzeczach, które ja w moim życiu nie widzę, że się jeszcze spełniają, to ja wierzę, że kiedyś to zobaczę, że kiedyś się spełnią, że kiedyś to dla mnie będzie jasne, a na razie przyjmuję przez wiarę. Ale jakie to jest ważne, żeby powiedzieć o tym, że coś może być trudne, że czegoś nawet siostra zakonna w wierze może nie do końca rozumieć, nie do końca wytłumaczyć, że z czymś może mieć trudności.
I wiesz, jak mówisz o tym, jak się ja szczerze przyznajesz do tego, to inni zaczynają mieć też łatwość taką, żeby powiedzieć tobie, podzielić się z tobą o tym, co w ich życiu jest trudne, czego oni nie rozumieją w wierze, gdzie oni się zmagają z Panem Bogiem i z wiarą. I to jest wspaniałe, bo gdzieś jak w szczerości spotykamy się, autentyczności poszukiwań, to może dać tylko dobre owoce. Wiecie, jak takie kiszone w nas rzeczy są, takie kiszone, przygładzone, bo to nie można, bo to Pan Jezus powiedział, bo to jest takie święte, to nie można, to po prostu trzeba wierzyć. No tak, chcemy wierzyć, ale słuchajcie, ta wiara się właśnie dokonuje poprzez dzielenie. My się dzielimy trudnościami w wierze i przez to nasza wiara dojrzewa, nasze relacje dojrzewają i też razem możemy dojść do pewnych prawd, do rozumienia albo gdzieś przeczuwania, wspólnego odczuwania, przeżywania wiary, do tego, żebyśmy razem szli przez te nasze wątpliwości, że ten, który jest dzisiaj mocniejszy, będzie wspierał tego, który dzisiaj jest słabszy. Potem znowu ten, co jest dzisiaj słabszy, będzie znowu mocniejszy za jakiś czas i będzie wspierał tego, który potem zasłabnie, będzie zrodzą mu się duże wątpliwości w wierze. Po prostu rozmawiajmy, rozmawiajmy, rozmawiajmy. Szczerze, szczerze, szczerze. Bądźmy prawdziwi w naszych rozmowach i dotykajmy tematów trudnych. Z każdego obszaru, ale z wiary też. Bo mamy prawo mieć wątpliwości, mamy prawo szukać. To wszystko jest ludzkie, dobre, zdrowe. Ach, Panie, daj nam zdrową duchowość i taką odwagę, żeby być prawdziwym w tej naszej relacji z Tobą, w wierze i do zadawania pytań. Mamy prawo do zadawania pytań, do szukania, do wątpliwości. To wszystko jest częścią drogi, kochani. To jest taka moja zachęta tutaj ze spotkań ze skautkami, że tak, tak, po prostu rozmawiajmy. Rozmawiajmy, rozmawiajmy i o tym, co trudne, i rozmawiajmy szczerze i nie bójmy się odwagi. Odwagi. Czuwaj. Czuj, czuwaj. Przed Państwem siostra Gaudia, która za chwilę przedstawi Państwu temat Bożego Miłosierdzia, tych ludzi, którzy... To nie jest temat. Znaczy, to zawsze jest temat. Proszę Państwa, przed Państwem siostra Gaudia, siostra z Łagiewnik, siostra z Krakowa, poważna osoba, która będzie mówić do tych ludzi. Do tych oto. Widzicie ich? O, widzicie, nawet nie wiedzą, że ich filmujemy. To jest 6 tysięcy skautów Europy, z całej Polski. Z całej Europy. Z całej Europy, bo są skautami Europy. Również są z Afryki, z Kanady, z Grenlandii parę osób, także jest to piękne, piękne przedsięwzięcie. Żegnam się z Państwem, łączymy się teraz ze studiem sportowym na Mistrzostwach Piłki Nożnej, którą Polacy przegrali tym razem. Siatkówkę będziemy jednak transmitować. Dzielnicy Warszawa-Praga, 17-4. Niestety słabszy mają ostatnio dni.